Męskie tematy jakby wypadły z obiegu. 80% są to samobójstwa w wykonaniu mężczyzn. Na 100 samobójstw. Kobiety nie, nie życzą sobie, żebyśmy płakali. To jesteśmy dla nich, przestajemy być stronom. Chłopaki nie mają bladego pojęcia o narzędziach. Nie wiedzą co do czego. Każdy sobie wyobraża, że można mężczyzn zastrzelić. Ale jak są komunikaty, że zginęło tysiąc osób, to zawsze jest komunikat, w tym 16 kobiet. kobiet. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Camper. Oglądajcie dalej, żeby dowiedzieć się, jak zgarnąć 10% rabatu na wasz pierwszy wynajem Campervana. Witam w takim razie w podcaście Męskie Gadanie. Ja nazywam się Adam Mikołajczyk po mojej prawej niezmiennie. Witamy w pracowni. Nie, w męskim gadaniu. Tak. No Damian Liszkiewicz. No Widzisz, chciałeś, dobrze wyszła. Dobrze wyszła jak zwykle, tak. A naszym gościem jest Waldemar Domański. No, dzień dobry. Dzień dobry, Waldku. Jak się masz? Dzień dobry. Jak, jak ci minął dzień? No zdrowie jest, dzień taki był w sumie nudny, ale w sumie dobrze wszystko. Cieszę się, że w końcu nam się udało złapać, bo walczyliśmy o to, żeby się zgrać bo jesteś człowiekiem mocno rozchwytywanym. Po drodze też były w sumie, było dużo wydarzeń, które musiałeś ogarnąć, więc jakby rozumiem, że ciężko u Ciebie z terminami, ale jesteś. Jesteś i w końcu możemy sobie pogadać o, o męskich sprawach trochę. No nie wiem, czy udźwignę. Tak, tak. Spróbujemy. Udźwigniesz na pewno. Słuchaj, jesteś Bezpośrednio zaangażowany w stowarzyszenie na rzecz chłopców i mężczyzn. I, I nie ukrywam, że chciałbym, żebyśmy tak sobie zaczęli od tego, bo to jest taki trochę no, temat rzeka. I z Twojej perspektywy, jako kogoś, kto no, mógłbym powiedzieć ze swojej perspektywy kogoś, kto promuje męskie tematy, męskie sprawy, męskie problemy. I w ogóle kogoś, kto tak wychodzi z szeregu i mówi, hej, my mężczyźni też mamy problemy, nie umniejszamy kobiecym problemom, ale zwracamy uwagę na nasze problemy. Czy, czym jest to stowarzyszenie? No, stowarzyszenie jest po to, żeby właśnie zwrócić uwagę na to, że planeta Ziemia jest zamieszkała przez ludzi. Ci ludzie dzielą się na tych, którzy się do no nie wiem, wąsy golą i nazywamy ich mężczyznami, no i są kobiety. I to są też ludzie, my ludzie, oni ludzie, to one jest. ludzie. Więc mówienie o kobietach i mężczyznach często od razu rodzi jakieś takie poczucie konfliktu, że to po prostu są dwa światy i one ze sobą powinny koniecznie walczyć. No, tam walczymy sobie jakoś nie? przez te tysiąc tysiąclecia. Zawsze był jakiś przyjemny konflikt. Natomiast, natomiast chodzi o to, żeby ta, ta, ta walka, czy powiedzmy to bycie na tej planecie było równoważne, że zarówno my, Jesteśmy ważni, jak i kobiety są ważne. No i właśnie w ostatnich latach właściwie mo można, można zaobserwować, że jednak jakaś taka narracja światowych tematów i tak dalej jest taka, no, że kobietom jest źle, że mają jakieś niedobory pewnych jakiś praw, prawda, czy, 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 czy są z jakichś powodów nieszczęśliwe. Mhm. No, i, i to przykryło całą rozmowę na temat, moim zdaniem, ludzkości, w, jeśli chodzi o rozmowy na temat pci. Męskie tematy, jakby, wypadły z obiegu. Nawet można powiedzieć, że. Yy, Powstały takie stereotypy, że one są jakby te dobre, a my reprezentujemy agresję, prawda? Wszystko, co złe. Jakąś tam destrukcję, no bo przecież wojny, bo jesteśmy, nie wiem, nerwowi, prawda? Pijemy alkohol, tak. wykrzykujemy o czwartej rano. To są właśnie takie stereotypy. No a tymczasem, no już tak, posłużę się ja z kolei jakimiś tam, no może. Nie badaniami jakimiś, ale gdzieś tam czytałem, że właśnie na przykład jeśli chodzi o agresję i rodzaj determinacji, to gangi damskie są bardziej bezwzględne. Mężczyzna odłoży spluwę i nie, nie wykona wyroku, a te kobiety, które są w tym gangu, są nieprzejednane. Tak, to są takie czasem ciekawostki związane z tym, że kiedy były w historii takie kobiety zajmujące. Wiem, że była taka historia jednej, nazwijmy ją, piratki. Ja nie pomnę teraz imienia, nazwiska, ale to była słynna sprawa, ja postaram się to gdzieś umieścić, ale też po prostu uchodziła za najbardziej brutalną w tym swoim wykonaniu. Czyli jakby inni piraci mieli na zasadzie takiej, że wow, nie myślałem, że można coś takiego no, zrobić. Się bali w starożytności, bo na przykład były takie bitwy, gdzie strona przeciwna, słabsza, wysyłała właśnie oddział kobiecy do walki i wtedy ta druga strona odstępowała, bo zachodziło takie na przykład no, takie niebezpieczeństwo, że jak przegrają, to z ręki kobiety to jest hańba. A z kolei bić z kobietami, no to też jakby nie przystoi, prawda? Więc to, to był zawsze jakiś taki trochę jakiś element, że odstępowaliśmy od czynności ze względu na pewien rodzaj bojaźni takiej, chociaż jakby nie byłoby powodu, bo biologicznie jesteśmy przecież silniejsi, a jednak się czasami wycofujemy. No więc generalnie świat tak, że świat tak ustalił ostatnio, że gadamy tylko o kobietach i ich problemach, więc mnie się wydawało, że potrzebny jest jakiś, jakiś jakaś równowa, jakiś głos. Tak. No i tutaj będzie to pewnie niespodzianka dla naszych słuchaczy, czy tam widzów, no to już zaczęło się od Kongresu Kobiet, bo, a, tak, tak. bo właściwie no, był Kongres Kobiet i jakaś grupa znanych mi dziewczyn przyszła do mnie i z, z, zaproponowała, że może coś wprowadził takiego, nie wiem, jakiegoś niepokoju czy jakieś rozrywki do tego pierwszego Kongresu Kobiet w Krakowie. No i tak bardzo się zdziwiłem, dlaczego już albo a, 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 właśnie ja? Natomiast podjąłem temat i zrobiliśmy taki mały happening, taki żarcik, właśnie taki, który był trochę stereotypem zachowań męskich, prawda? No, wtargnęliśmy na ten kongres z jakąś tubą taką do rozpędzania tłumów. I krzyknęliśmy: "Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre na wiosnę, prawda?" No to... to była wyspa mężczyzn na morzu kobiet. Ta jeszcze nie było to, to, nie ale, to, ale to był taki pierwszy A, element, okay. gdzie mieliśmy niby wskazać, że tu my mężczyźni. Zastanawiamy się, co te kobiety tak sobie tutaj obradują. Oczywiście, haha, haha, ha, dostaliśmy korale i, i wszystko było w uśmiechach, i w takiej życzliwości. No ale wtedy przeszyła mi myśl, że może właśnie byłoby dobrze, żeby być może kiedyś zrobić taki męski kongres. No i nadarzała się okazja jakoś za rok. Rok później, gdzie no, w pewnym sensie no, zaproponowałem, że skoro już tak plątałem się wam pod nogami na tym pierwszym kongresie, to może zróbmy męski panel, taki, taki wiesz, taką, taką właśnie wyspę mężczyzn uh -huh. w morzu kobiet. No i z profesorem Nęckim między innymi e, zrobiliśmy ten męski pan, panel, którym e, właściwie zaznaczyliśmy tylko, że jesteśmy. No bo właśnie jeden z zarzutów, który miałem do tych właśnie kobiet był taki, że no, gdyby nie my, to, to by was jakby nie było jak nazwać, prawda? Jesteśmy w jakimś, jakichś relacjach. Jeżeli są mężczyźni, no to wiadomo, że są pewnie kobiety i, i wpływamy na siebie. Te relacje są po prostu, decydują o tym, jak się w życiu zachowujemy, jak się kultura rozwija, rodziny i wszystko. No jesteśmy po prostu ze sobą związani. No, i ja się tam akurat zajmowałem w... Stereotypami na tym, w, tym, w tym panelu robiłem takie krótkie wystąpienie, bo chodziło mi o to, żebyś przedstawić to, co płynie jakby z internetu, prawda, czy z reklam, z telewizji, jak się postrzega kobiety, mężczyzny, jak sobie dokuczamy, prawda? Mhm. Jakie wykorzystujemy chwyty. No, reklamy, prawda, są czasami tendencyjne. No, nie wiem, tak powiem tak z głowy, że no, nie wiem, facet z dziecko, kuchnia, no to na pewno nieszczęście. Tam tak. albo oparzy, albo zgubi, albo, albo dziecko umrze z głodu, i tak dalej. A to z kolei kobiety być może właśnie nieporadne, nie prawda, nie potrafią sobie nic w samochodzie tam tak. zrobić, źle jeżdżą tymi samochodami, i tak dalej. Więc to są takie przytyki, które sobie robimy. Pewnie sobie ktoś tam dzięki temu poprawia trochę może nastrój. Ale to zawsze jest przykład na samo, złą samoocenę. Tak. Zawsze pogarda jest takim elementem, który wskazuje, że ten, kto się tam wywyższa i tak wiesz, zadziera nosa, to często ma sam ze sobą problem. Źle się ocenia po prostu i musi dzięki innym ludziom podbijać dodać swoje. sobie trochę, tak, tak. trochę takiej jakiejś, nie wiem, wartości. No i to. I to... Taki by było to wystąpienie. Oczywiście profesor mówił o tam względach tam powiedzmy społecznych, biologicznych, ale już nie będziemy tego rozwijać. No i wtedy właśnie pomyślałem sobie, że może byłoby dobrze, żeby powstał kiedyś męski taki, taki zbie, takie zbiegowisko, taki kongres, żebyśmy mogli o swoich problemach pogadać. No i tak sprawa zastygła. No ale minął parę lat. Przeczytałem skrywane, jak się to nazywa, Michała Kulczyńskiego, no, skleroza. Pomożecie mi za chwilę. W każdym razie skrywane prawdy o właśnie, taki raport o męskości, o stanie męskości. No i skontaktowałem się z Michałem. On potem się z jeszcze kimś tam skontaktował. No i Zapadła decyzja, że powołujemy stowarzyszenie na rzecz chłopców i mężczyzn, którego celem, no właśnie, będzie gdzieś kiedyś e, Kongres Mężczyzn. E, e, a może, i tutaj taka moja myśl. A może z czasem spróbujemy doprowadzić do takiego okrągłego stołu międzypciowego, mm -hmm. bo to nie ma co iść tak dwoma ścieżkami. One sobie, my sobie. Właśnie do... chciałem zapytać, czy będzie też panel, mężczy... panel kobiet w Kongresie Mężczyzn. A może na razie nie. Właśnie. <laughs> na razie może sobie sami pogadajmy. Tak. Dlatego, że kobiety na mężczyzn działają... Tak bym powiedział, oni śmielająco albo oni się wycofują. Hmm. Po prostu y, lubimy swoje grono, tak. Omawiamy sobie jakieś sobie sprawy. Kolega chwali się, że kupił wiertarkę, i nie mamy tego poczucia, że ktoś w nas może strofować albo y, coś tam podsłuchiwać. Tak. <laughs> Więc y, mamy potrzebę bycia w takim klubie swoim, prawda? To jest zresztą mężczyznom bardzo potrzebne, dlatego że. Y, Kiedyś robiliśmy wszystko jakby wspólnie razem, jakby byt rodziny człowieka zależał od pewnej organizacji, czyli tak już. Zacznę od jakiejś jaskini. No ciężko było bez jakichś narzędzi, maszyn, broni, prawda, coś złapać w tej dżungli, czy tam gdzieś w lesie, i, i zapewnić sobie i innym jedzenie, przetrwanie, prawda? No, okazało się, że tam jesteśmy może bardziej umieśnieni. Jacyś jesteśmy bardziej przebiegli, czy powiedzmy, mamy lepszą orientację w terenie. No i te grupy takie, takie męskie, no zajmowały się pozyskiwaniem e, jedzenia, no i zapewnieniem bytu, obronę swojego stadu, tak. stadu stada i tak dalej. Więc tak już. Przechodząc płynnie z tych jaskiń do teraz, chodzi o to, że wtedy musieliśmy ze sobą współpracować. I wtedy rozmawialiśmy, pokazywaliśmy sobie, nie wiem, tam dzidy, jakieś, strzały, ktoś wymyślił ognisko i tak dalej, i tak dalej. I to właśnie były te chwile, które potwierdzały nasz, naszą tożsamość. Mężczyzn się zajmowali tym a nie tamtym, prawda? A kobiety miały swoje, jakieś tam zajęcia, no bo nie były to czasy, kiedy można było wejść w te role naprzemiennie. Na mm -hmm. Teraz już przy pomocy nie wiem, komputerów, różnych tam technologii jest to możliwe. Chociaż pewnie są jakieś obszary. Nie, nie wiem, wszędzie, nie? Gdzie się po prostu ani mężczyzna nie specjalnie nadaje, a kobieta też. No <grym> więc, więc z tego. Z tej wędrówki, gdzie dużo żeśmy ze sobą rozmawiali, my mężczyźni, no nagle się znaleźli przed tabletami, przed telewizorami, przed telefonami, tam coś sobie grzebiemy i wszystko możemy załatwić jakby z domu, prawda. Poza tym, no, nawet pandemia, prawda, to ostatnie czasy. To, to spowodowało, że w ogóle ludzie przestali ze sobą jakby się spotykać. Komunikatory tego nie załatwią. Komunikator nie, nie przedstawia całości nas, prawda? naszego nastroju, barwa dło, głosu, prawda? gesty. To wszystko może nam pomóc w ocenie tej rozmowy, prawda? czy ten człowiek jest chory, czy ma problem. To się możemy dowiedzieć, patrząc tak, sobie w oczy. dużo, dużo więcej przekazu. Nie? No, więc y, mężczyźni, w tym, w tym sensie, z, sami sobie zafundowali cele więzienne. My siedzimy w tych swoich skorupach, w tych swoich głowach i, y, no i ze sobą gadamy. A tam się czasami kłębią myśli, prawda? Mamy wątpliwości. Ta grupa rówieśnicza, czy powiedzmy ta męska, dawała nam. Y, Poczucie samooceny, prawda? Jak żeśmy coś zrobili fantastycznego, nie wiem, coś wynaleźli i tak dalej, czy, czy, czy wykonali, no to podziw w oczach kolegi nas budował. No teraz tego kolegi nie ma, bo on tam gdzieś sobie siedzi w innym miejscu i tam gra w coś, prawda? Albo, tak. albo coś ogląda. Poza tym. Y Samotność nie jest dobrym wynalazkiem. Nie. A my sobie jeszcze dodatkowo, my, jako faceci fundujemy pewien rodzaj nieszczerości, spytać takiego jakiegoś samca alfa, prawda, jak, jak mu się powodzi, no to tak jak, jak ja powiedziałem na początku, nie, no, super, kapitalnie, wszystko mi rośnie, prawda kasa jest, nie mam problemów. Tak? No i tak jest model, tak, tak się przyjęło kulturowo, że tak ma odpowiadać facet. Natomiast Przecież my też mamy jakieś sprawy, problemy, i chętnie byśmy się z tym może podzielili. Mamy trochę inną sytuację niż, niż kobiety. Bo jak podobno kobiety oczekują od nas jakiegoś, jakich, nie wiem, chcą z nami porozmawiać, a my się rzucamy zaraz z jakimiś poradami. to tak. one, one zupełnie tak nie oczekują, one chcą się wygadać. To jest jedna z tych y, takich mądrości tak. przekazywanych z ojca tak. na syna, które przekonałem się lata temu, że działają praktycznie zero-jedynkowo. Ja nie zdawałem sobie sprawy z mocy tego, mhm. że jak kobieta ci mówi problem, o swoim problemie. To ty zamykasz mordę jedne co to jej mówisz, że, że, że jej współczujesz, że ją rozumiesz, ale nie wasz się dawać rozwiązania. Ona nie chce no rozwiązania. No właśnie, a my odwrotnie. Tak, a my a, jak a, rozmawiamy. A my jak rozmawiamy i mamy problemy, to sobie. To właśnie po to to robimy, żeby nam ktoś rozwiązał problem, tak. bo my nie potrafimy go rozwiązać. Albo pomógł jakoś, albo jakkolwiek no, doradził. No właśnie rozwiązał problem. No. I, dlatego, I dlatego mężczyzna, który się. Sam ze sobą, no nie wiem, zrobi sobie zebranie, ma, ma bidę. On się po prostu robi słabszy. On ma, nie ma poczucia wsparcia. Sam sobie nie jest w stanie dać tego wsparcia. Stąd być może tyle depresji, tyle no to oczywiście różnych tak. sytuacji, które bardzo szybko zwijają faceta. Kobiety mają jednak większą odporność na stres, na różne rzeczy. Ale mają też tą umiejętność opowiadania sobie, no tak, tak, wyznawania tak. tych problemów. Ale mówię, nawet gdy się już stanie i tam mhm. koleżanki jeszcze nie zadzwoniły. To one mają taki rodzaj buforu. Wypłaczą się, nie wiem, będą krzyczeć. Mają te różne formy, które pozwalają się im jakoś rozładować. Mm. Natomiast my, z, na milczka, prawda, z poważną tak. twarzą, do końca jak, jak kapitan Titanica, sobie tak. to my, prawda, salutując jeszcze dodatkowo. Problem, właśnie, słabości psychicznej wśród mężczyzn jest już niebezpieczny. To już nie jest tak, że tylko jest jakiś problem towarzyski, że tam ktoś zachorował na głowę, prawda? No jeżeli co roku na 100 samobójstw, tak mniej więcej średnio wychodzi, 80% są to samobójstwa w wykonaniu mężczyzn. Na 100 samobójstw, a w skali rocznej w Polsce ginie. Czy zabija się 5 tysięcy prawie mężczyzn. 5 tysięcy? No, no to pięć tysięcy to jest taka mała miejscowość, prawda? Tak. To jest dwa razy więcej niż w wypadkach samochodowych prawie. No. Więc to, to prezes mosznowładców nam fajnie powiedział, że mężczyzna ma dwa razy większe prawdopodobieństwo, że się sam wychuśta niż zginie w wypadku samochodowym w Polsce. Tak. To jest absurd po prostu. No i dlatego to jest sprawa, którą powinien się zająć rząd. No bo ile widziałeś, kam były kampanie dotyczące bezpieczeństwa na drodze, były kampanie, które mówiły, są że tam są cały czas. Ile widziałeś kampanii, które miały na celu y, poinformować społeczeństwo, że co dwie godziny w Polsce zabija się facet? Nie, no to wiesz. No nie było. W ogóle śmierć jako element cywilizacyjny jest teraz nie trendy. Że wszyscy, wszyscy są hedonistami, wszyscy tak. do, scho ludzie schodzą, jakby gdzieś wychodzili do końca, do Bramina. I nie chodzi o to, żeby robić z tego faktu jakieś wielkie wydarzenie, bo wszystkich nas to czeka. No niemniej jednak śmierć stała się niestetyczna w domu starszy człowiek, nie wiem, śmierdzi, prawda, przeszkadza, coś tam rzędzi, prawda, więc śmierć taka została jakby w kapsule przesłana do, do gdzieś tam do, do jakiegoś szpitala, tak. gdzieś tam do jakiegoś przytuliska i tak. Niewygodny temat. Dalej. No tak, a tymczasem no, śmierć jest jakby naturalną częścią życia, no ale mówię o życiu gdzie ta śmierć przychodzi w sposób właśnie zwykły. Natomiast jeżeli dzieci, e, młodzież i dorośli, mężczyźni dochodzą do wniosku, że nie ma sensu żyć, to to musi być coś strasznego, bo my nie jesteśmy tacy skorzy do takich decyzji typu hop siup, no to się może powieszę. Prawda? To jest jakaś głęboka sprawa. Zresztą wbrew pozorom, samobójstwo jest, to trzeba mieć wad, odwagę. Bo to, to jak jest, się człowiek tak. na tym zastanowi, to, to, to tam trzeba parę rzeczy zrobić z nieprzyjemnych ze sobą, żeby się to udało. A to są takie w takim razie rzeczy, które się trafiają kiedy jest desperacja. Hmm. Więc nie już zamknijmy może ten przykry temat, ale generalnie chodzi o to, że jest wielka potrzeba na zreformowanie mężczyzn, ale tak sobie myślę: niechby sobie dziewczyny nas nie reformowały. Niech, niech, się, niech sobie sobie siebie reformują. Natomiast my musimy, bo tak będzie nawet lepiej dla. Takiego wizarzu mhm. czy czegoś, żebyśmy to jednak sami dokonali, prawda? Będzie nam, bo to będzie wtedy nasza rewolucja. Tak. No właśnie chciałem powiedzieć, że jak zacząłeś mówić o tych różnych wydarzeniach i rozmowach, które się powiedzmy czasem jednak odbędą na temat męskich spraw, to no, nie powiem, że mnie to jakoś tam irytuje, ale nie potrafię nie zauważyć, że najczęściej to jest panel pięciu kobiet i jeden mężczyzna, i oni rozmawiają o, o męskiej depresji, o męskich problemach z <laughs> Nie, no to wiesz, tak. z intymnymi sprawami. I ja mam takie poczucie, że dlaczego tam nie ma pięciu mężczyzn i jednej kobiety, albo samych mężczyzn, tak jak sam powiedziałeś, żebyśmy zrobili sobie tak troszeczkę swoje podwórko. Znaczy słuchajcie, to jest też tak, że to czasami jest jakaś wygoda i lenistwo pana dziennikarza, bo mógłby dotrzeć. Tylko, że to jest taka sprawa, że na przykład no nie wiem, są rzeczy, które są poruszane przez nasze stowarzyszenie. I nie zaprasza się ani naszego pana prezesa, ani, ani Michała Gulczyńskiego na takie rozmowy, tylko posyła się tam takie jakieś znane panie aktywistki, mm -hmm. prawda? No bo są bliżej, bo ogólnie się ludziom kojarzą, a właściwie jako dziennikarz kiedyś też tam troszkę byłem, no to bierze się do kogoś znanego, prawda? Ktoś już jakby, no już ludzie tak. kojarzą, prawda? Ale to, to, to my tak samo jesteśmy zresztą nie w porządku do Dziewczyn, bo no, co one mówią? No, no, na temat aborcji to głównie faceci się chcą wypowiadać, prawda? Tak. Już pomijam, że kler, tak. prawda? No To głównie faceci, którzy wypowiadają się na tematy kobiet. No. To są takie obo, obie strony zarzuty. Tak. Więc no, nie wiem, to może się mylę, ale wydaje mi się, że lepiej byłoby, gdyby właśnie mężczyźni potrafili znaleźć jakąś swoją drogę bo to im da poczucie godności mhm. i zachowa jakiś rodzaj no właśnie tej męskości, a nie, że narzeczona czy mamusia powiedziała Jacusiowi, jak ma żyć. No. Uważam, że to tak ze względów takich wizerunkowych byłoby tak. tragiczne, szczerze mówiąc. No, ale też jak ja, mam, ja mam taką tezę, którą wspieram wieloma opiniami psychologów i socjologów, że kiedyś mężczyźni, tak jak zacząłeś mówić o, o dawnych czasach, mieli te swoje Nazwijmy to po prostu, takie czynności, zwyczaje, które wykonywali razem, gdzie synowie uczyli się od ojców, od dziadków, od wujków. Potem powiedzmy, rewolucja przemysłowa wpakowała mężczyzn do fabryk, i to trwa praktycznie do dziś, tylko zamiast fabryk są korporacje i jest totalne odcięcie się młodych mężczyzn od starszych mężczyzn. Często jest tak, wielu moich znajomych na przykład wyjeżdża z rodzinnych miast i oni wychowują dzieci już bez dziadków. Czyli znowu brakuje kolejnego mężczyzny w życiu tego na przykład nie wiem, sześciolatka, który jest takim przewodnikiem. Rodzina być wielopokoleniowe. A poza tym wiesz co? No to jest niestety też cywilizacja. Ona ona nie pozwala nam przekazywać doświadczenia. Mhm. Wszystko sobie można wygooglać. Po co się dziadka pytać? Jak ja sobie pyk cyk i za sekundkę mam, a tak to do tego dziadka trzeba jechać, i on tam będzie opowiadał, jak to za jego czasów było, a to już było dawno i nieprawda. I on, ja już sam jestem z takich czasów, kiedy nie było telefonów w domu. Ja 18 lat czekam na telefon taki z drutem, prawda? No. A teraz przecież co chwilę sportu. jakiś albo no, jakiś czy inne telegrafy. No więc to jest, ja jestem takim, no naprawdę przeleciała przeze mnie cywilizacja z łoskotem, bo, bo przecież w tej chwili nie ma co porównywać lat tam powiedzmy 60., kiedy nie można było mebli kupić do, do tych, kiedy się strajfony ścigają z jakimiś innymi tam markami na to, który tam ma więcej pikseli i tak dalej. Aha. No więc dlatego też ta... Ta cywilizacja za bardzo przyspieszyła. To nas też pogubiło, bo gdyby. Można to porównać do czegoś takiego. Jeżeli mm, ktoś się teraz uczy do egzaminu, prawda? Ja mam wrażenie, że oni często ci studenci nawet nie wiedzą na długi dzień w jakim egzaminie brali udział, bo szybka ściąga coś tam. To są ci tak zwani testolatkowie, prawda? Test. Czyli no można konikiem szachowym lecieć i tak A, B, może C. No to dawaj D. Dawno by nie było. Dawno by nie było. No i nagle się okazuje, że on zdał tam jakąś fizykę jądrową, chociaż właściwie nie, nie miał szans, bo nie czytał. A nasz mózg musi mieć czas. To, to, to nie jest aplikacja, tak do końca, bo to jest mięso, to jest jakaś woda. I my, żeby mieć wiedzę taką, no nie wiem, utrwaloną, taką, która daje nam na lata rodzaj majątku. Potrzebujemy czasu po prostu, to nie da się tam wgrać czegoś także do prądu, jakiś bluetooth i jesteśmy po doktoracie, prawda? Mhm. Nie, po prostu to trwa. I teraz w, dawnym, w dawnych czasach takich, no właśnie jak, jak ja, kiedy jeszcze był świat analogowy, no to się musiało chodzić do biblioteki, czytać, zbierać wycinki z gazet, tam się musiał gdzieś iść do kogoś, spotkanie z ciekawym człowiekiem, Boże, ileż tych ciekawych człowieków było, prawda? No tam z cztery razy jakiś był odczyt, coś było takiego w roku i nam się to zdążyło w głowie uleżeć. Po prostu to się gdzieś zakorzeniło i można powiedzieć, że mózgi starszych ludzi miały to do siebie, że one miały wyobraźmy sobie Foldery w mózgu. Jakaś tam fizyka, dziewczyny, alkohol, coś tam jeszcze. No i, no i teraz jest taka sprawa, że jak sobie rozmawiamy, prawda? To ja sobie mogę przelecieć te foldery i z każdego sobie coś wezmę. Tak, jak, jak ja nie wiem, jak, jak, jak z przyprawy ze szafki, mhm. a może z soli, a może tego. To, że się ludzie w tej chwili nie mają kiedy nauczyć tego tak naprawdę, tak przy, przyjąć, prawda? Powoduje, że te foldery we współczesnych mózgach się nie łączą. Ktoś ci mówi, no to fizyka. Jakaś tam haruzela się zata... A, fizyka, dobra, jedziemy, fizyka. I ci ludzie nie kojarzą różnych rzeczy. No, ale z to jest innych też kwestia tego, że teraz dlatego młodzi ludzie... Dlatego jest taki problem z kreatywnością, tak. z kreatywnością wśród młodych ludzi. Ale pomyśl, jaki, jaka jest różnica między 20-latkiem dzisiaj a 20-latkiem, kiedy ty miałeś 20 lat, jaka, jaka, jaki był przepływ informacji. Przecież no więc, wy nie mieliście. No, mieliśmy cztery w ogóle rzeczy do zapamiętania jak tak. my. Mieliśmy cztery rzeczy do zapamiętania. No, dokładnie. No, no więc dlatego mówię, że jesteśmy przebodźcowani to też powoduje pewien rodzaj zagubienia się, bo nie wiem, taki natłok informacji, łącznie z tym, jak mamy żyć, prawda? No otwórzmy sobie jakiegoś tam Facebooka, czy coś innego, to tam jakiś coach, który wygląda na człowieka, który skończył podstawówkę, robi mądre miny i mówi mi, jak mam żyć, prawda? I na pani mówi, jak poderwać faceta, jak się robi pomidorową, prawda? Więc tak właściwie... Każdy ma jeszcze inne zdanie na ten sam temat. Tak, ale oczywiście potem są jeszcze jakieś fora, które to zwalczają i tak dalej. Więc tak naprawdę Dawno temu, gdzieś na kongresie kultury, który był robiony w Krakowie, ja miałem taki postulat. To było jakieś coś, co miało, w każdym razie, pokazać nowe kierunki w kulturze polskiej, prawda? My żeśmy się, jakby ludzie kultury, domagali na przykład zwiększenia środków płynących z państwa mm. na kulturę. Wtedy była taka moda na to, że wszystko liberalnie załatwiać, czyli kultura się sama powinna utrzymać. No więc ja tam oczywiście szydziłem, że panie bibliotece pewnie powinny tańczyć na rurkach, bo przecież muszą za zarobić na to miejsce pracy. No przecież wiadomo, że z książek się tego nie zrobi. Zostawmy ten wątek. Więc w każdym razie ja tam mówiłem w ten sposób, że jest jakaś wielka, wielka potrzeba, żeby wytworzyć jakiś mechanizm, który by oznaczał rzeczy ważne. Czyli na przykład, no nie wiem, że ktoś pisze coś, nie wiem, że Gazela miała dzieci z chomikiem i to ktoś czyta. No i potem, yy, yy, potem nawet w towarzystwie, jak jest osobą nierozgarniętą, to będzie mówiła, że takie przeczytałam, tak, było. A tymczasem powinno się kalibrować takie informacje, powinno się nadawać im status. Czyli przykładowo, no nie wiem, ktoś pisze o tym chomiku, i to jest informacja, która idzie tak do ogólnego kosza. Ale jeżeli ktoś ma ochotę napisać jakiś ważny tekst, no to nie wiem, zgłasza, że to, żeby to ktoś ocenił, prawda? Podobnie zdaje się działa Wikipedia, ale nie do końca, bo ona też ma, też ma, pro, ma nuki, problemy tak, z źródłami i tak dalej. No, ale generalnie otwieramy internet, wpisujemy sobie gazela i powinniśmy dostać w pierwszej kolejności rzeczy, które są wiarygodne. Które ktoś dopuścił do obiegu, a potem tam ktoś chce coś napisać, albo wierszyk, albo piosenkę, i to jest jakaś inna kategoria informacji. To, to, to z kolei powoduje ten, ten chaos ogólnie internetowy, że my strasznie dużo czasu tracimy na odsiewanie tego, co jest ważne, co jest nieważne. Jak dorzucimy jeszcze do tego walkę z autorytetami, która się stała modna w polityce, we wszystkim. No jakby teraz... ale polityka tutaj jest najwięcej okay, tak, przydowa, bo, bo ktoś po prostu chcąc swoje niecne cele. Osiągać, no to y, musi. Znakłamać. Y, y, musi, nie wiem, osłabić ośrodek oceny, prawda? No tak. Jeżeli tam jakiś profesor y, coś wie, tak zakładamy na ten temat, no to trzeba koniecznie wykazać, że jest nim złodziejem, mhm. prawda? Albo, albo się jąkał w dzieciństwie, albo maczy żony, Nie tak. wiem, cokolwiek, żeby go zdeprenować, żeby no on mamy. nie był stroną w tym wszystkim i wtedy bo możemy dalej y, robić, co Chcemy z tą, z tą prawdą, objaw którą objawiamy. Więc te wszystkie elementy powodują niezwykły problem, na przykład, właśnie w takim czasie przełomu, w jakim stała się męskość. Bo już naprawdę nie wiemy od czego zacząć. No ja czytam w jakichś gazetach, to tam gdzieś kiedyś było, że mężczyzna właśnie powinien płakać, tak, uh -huh. że powinien się wyzwolić, że, że idziesz do kina z dziewczyną, no to jak cię weźmie, no to weże się tam szlochni sobie, prawda, bo będzie, że jesteś człowiekiem wrażliwym. No nie, bo no z kolei jest taka sprawa, że to pisały pewnie jakieś panie, bo kiedyś czytałem prasę kobiecą, bo gdzieś tam u różnych fryzjerów to było głównie tam, tak jest. gdzieś tam w takim koszyczku do czytania. No nie mogę się nadziwić, ja nie mogę sobie siebie też wyobrazić, że pójdę do kina i będę tam z jakąś swoją dziewczyną popłakiwał na jakimś tam, przeminął z wiatrem, prawda, w takim filmie. No. Tymczasem kobiety nie, nie życzą sobie, żebyśmy płakali, To jesteśmy dla nich przestajemy być stronom. Po prostu to jest, to jest żałosne, więc to jest takie, właśnie, że. Znaczy to, to jest taki konflikt tutaj, nie? Bo tak, tak jak to, mówisz. Były, jednej... były takie filmy przecież mówiące o tym, tam nie wiem, któryś ze znanych aktorów, co, co myślą kobiety, czy coś mm -hmm. takiego. No słuchał myśli. My taką... Mel Gibson, tak, Mel Gibson, stary film. Tak. No stary film, Dobry. No słyszał, właśnie... słyszał ich myśli. Tak, słyszał ich myśli, i w tych myślach było, nie wiem, że, że mnie teraz nagle pocałował. No tak. to do całowania, a tutaj policzek. No bo to. To jest, to, to nie tak, to nie tak działa. No, no, w razie. no ale nie, nie, nie myślisz, że właśnie trochę w ten sposób yy, znowu wracamy z powrotem do, do takiego myślenia sami, sami w sobie, że stwierdzamy OK, dobra, nie będę płakał, nie będę pokazywał swoich emocji w danym momencie. Będę to trzymał w sobie dalej, tak jak tak jak wcześniej nawiązywałeś do, do, do stereotypów, nie? W sensie bardziej do, do tych problemów natury psychicznej, psychologicznej u facetów, które później kończą się w najgorszym wypadku próbą samobójczą, na przykład. Nie? To takie zamykanie w sobie takich emocji. Nie mówię, żeby płakać na lewo i prawo, non-stop, tylko takie zamykanie sobie drogi na to, że o kurde, jeżeli poczułem w jakiejś jakąś emocję i nie zamykanie tego nie pozwalam wam nam właśnie na to, żeby że dać, jesteśmy po prostu. Tak, dać ujściu temu w danym momencie, żeby się tak, to nie... Tak, tak. Jeżeli dobrze zrozumiałem, chodziło ci o to, że w jednym artykule przeczytasz, że mężczyzna powinien tak, płakać, tak. a w drugim się dowiesz, tak, że mężczyzna, czwarty, który płacze, tak to jest no, i tak o, tak dalej. bardziej nie. o to chodzi. Więc o to chodzi, żeby z tego chaosu różnych fantastycznych porad znaleźć to coś, co pasuje do... Cywilizacji, co, co pasuje do wyobrażeń kobiet na nasz temat, prawda? Mm. I co nam pasuje? To, to jest jakiś rodzaj harmonii, prawda, który no jest trudny do uchwycenia i zdefiniowania, ale możemy przecież przy pomocy własnego rozumu czy serca, że tak powiem, ocenić, że, że ta kobieta jest dla mnie, prawda, mm -hmm. że ona jest mną, w drugą moją połówką, a, tak. a ta zupełnie nie. Czy tak. będę już moim kolegą albo też nie. No mamy takie, taki radar, który nam podpowiada, że... Co nie znaczy, że ta osoba, którą odrzucamy, jest zła. Ona po prostu jest nie dla nas, a tak. jest dobra na tamtych, innych ludzi. Więc teraz już od razu przejdę do tego, no to właśnie, co tu zrobić, kiedy nas hmm. znajdzie, prawda? No więc, w moim rozumieniu, tej całej, tego elementu, który by nam się pozwalał rozładowywać, są właśnie rozmowy. To są spotkania. Mężczyźni popełniają błąd, bo są tchórzami. Gromadzą się przy jakichś łatwych tematach, typu piłka nożna. Idziemy, my tu Wisełka, tamci tam ci tam, hamy zbolały. Jesteśmy większością, jednością, tworzymy armię, jesteśmy plemieniem. Tak, tak. no i co, co z tego? No pokrzyczą po tego, a czy tam są jakieś rozmowy typu: Słuchaj Karol, wiesz, mam problem, dziecko chore. Może dałby stówkę, bo na lekarstwa nie mam, czy coś takiego. No właśnie to są bardzo powierzchowne te, te nasze rozmowy. One są takie, jak mówiłem, to jest autoreklama. I co u ciebie? Fantastyczne. Tak. W ogóle nie mam kredytu, a ha, na skanarów ledwo co wróciłem. Więc to, to wszystko, te wszystkie elementy, które są w tej chwili erzacami sztuczne, one powinny... Znaleźć jakąś, jakieś fajne, fajne formuły do tego, żeby w sposób nienachalny, nie jakiś sztuczny, nie przez tworzenie jakichś psychologicznych kręgów. Jestem Karol, jestem alkoholikiem, kochamy cię, prawda? Mhm. To, to też jest ważne, ale to nie jest, to jest może dla tej grupy takie zadanie, ale tutaj nie znaczy ma. powinien być po prostu większy wybór. I teraz, właśnie, no. teraz poprzez co można to zrobić? Sport. Faceci mają naturalną potrzebę rywalizacji. A co robił? Pilot, nie? Albo ciachają te gry, z których zabijają smoki. 40 lat facet ją zabił smoka. No i jest mistrzem w okręgu tam w jakiejś tam, bo, bo jakąś grę pokonał tam, zabił właśnie tego, który tą grę wymyślił. To, jest, to są, ja na przykład, prace ręczne. Mężczyzna ma, ma potrzebę sprawstwa. My, Wytwarzania czegoś. To wiesz, nie? no, zepsute, o, naprawiłem, prawda? Zasiałem, o, wyrosło. To są takie łatwe zwycięstwa. Nie trzeba no to 20 lat, żeby harować na kolei, dostać złoty zegarek przy przejściu na emeryturę. Tak. To jest po prostu proste. No i na przykład, to, to, co to wytwarza? No, to wytwarza to, że idę do na przykład tego największego tutaj w Krakowie miejsca, gdzie można narzędzia, narzędzia kupić. Ja już tam mam fan kluby, proszę pana. Ja idę na dział ze śrubami pan jakiś mietek mówi: No, a co to pana sprowadza?. Mówi, nie ma pan takiej śrubeczki, wie pan, z gwiazdeczką takiej, żeby łebek mało wystawał. Więc czekaj, będzie, tak, ale nie na tym dziale, na innym. A co pan ostatnio robi? Wiesz, bo ja coś naprawiam, ja to zmieniam, ja się bawię. Dla mnie majsterkowanie czy też tworzenie takiego działu, który sobie nazywałem Drugie Życie Przedmiotów, to jest właśnie wietrzenie guba. Ja sobie łeb, wietrze, takimi różnymi zadaniami. Nie były. Słuchajcie, taka lampa, która gdzieś tu pewnie wisi, ma jedną żarówkę, no ale za ciemno. I co zrobić, jak jest tam tylko jeden gwincik? W czasach, kiedy nie było takich przystawek, do, dostawek różnych innych, no to ja pokazywałem, w jaki sposób dać sobie więcej światła na, na, na podstawie tego samego abażuru, który mam właśnie. Łączyłem kabelki, jakieś kostki, sklejałem. No w ogóle może nie miało najmniejszego sensu, ale jaki ja byłem bohater, jak pyknąłem światło i było tyle luksów, tam można po operacji robić. I nawet mi się to udało estetycznie zrobić. Potem się okazało, że jakiś Chińczyk wpadł na pomysł i doszedł do wniosku, że może być taki przypadek, i stworzył takie coś, co w jeden gwint wkręca się trzy. No, Na przykład. No wiesz, no ja to nie wiedziałem, mogłem sobie może kupić, ale sama ta przygoda w rozwiązywanie tematu, yy, różne dywagacje, ile ja miałem, słuchaj, komentarzy, bo jak sobie takie różne u, us, yy, jakieś uzgodnienia. No, czy takie ulepszenia robię, no to się zawsze pojawia jakaś grupa sceptyków, prawda, Doradz, doradzaczy, że to nie tym klejem, bo ci na pewno odpadnie. A to, wiesz, tak, to lubimy najbardziej. No dobrze, no, ale tak. widzisz, to wszystko powoduje, że ja do tych ludzi mam dużo cierpliwości, bo liczę, bo też podpatrują, i potem może w swoim jakimś małym gospodarstwie domowym zadziwiłem jakąś swoją żonę czy, czy dziewczynę, no że, że, tak. są, że są sprawczy. To nie koniec. Ja na przykład sobie czasami robię takie spotkania i głównie celuję w młodych mężczyzn, którzy mają synów. O. I bywał, a zaczęło się od tego, że jakaś, jakaś pani do mnie zadzwoniła. Bo znalazłam mój telefon, bo widziałam na Facebooku, jak tam różne rzeczy łączę, naprawiam, pokazuję, jakie to proste. Taki Adam słodowy, trochę nie wiem, czy ktoś pamięta. No i ona mówi, że właśnie się pokrywka zepsuła. No trochę ja pomyślałam sobie, że to już naprawdę szczyty oszczędności, bo idzie się do sklepu i się kupuje pokrywkę, nie? Ale to była szczególna pokrywka, słuchajcie, bo to była pokrywka od jakiegoś garczka do gotowania tych takich długich, zielonych... Szparagów. O, widzisz, szparagów. No i to była jakaś szczególna ta... Więc ja spytałem się, czy no to w takim razie może mąż by przyszedł, to ja pokażę mu, jak się to robi. No i przysłał tego męża. I on myślał, że mi zapłaci ja mu zrobię, ale w ogóle dlaczego miałbym brać pieniądze? Ale tak myślał. Ja budowałem wiertarkę i każdy krok mówił, a teraz to zrób. A, a ile miał tu... lat? No 30. Nigdy wier... chyba wiertarki nie widział. Znam takich, no. no to teraz się, się to zdarza. Ta. I chodzi o to, że współczesny mężczyzna, który często pracuje w korporacji, ja nie mówię, żeby wszyscy spawali, klepali jakieś stodoły, robili psie budy i tak dalej. Budowali rakiety. Ale przecież mamy mnóstwo takich różnych domowych robótek które możemy, no nie wiem, zrobić bez jakichś wielkich warsztatów i jakichś Jasne. garaży. A to uspokaja, a to, da, a to daje takie, wiesz, takiego. Jakiegoś radochy takiej? My tu z Adamem często robimy sobie no takie soboty. No, My przykład. tu wszystko tak. sami zrobiliśmy. No super. Jakby no. wszystko, co wisi, jest na jak ścianie. Nawet te dziury tam na ścianach, to też Znaczy One są ta do ta poprawienia. Nie, wyszła, tak. <laughs> ale, ale nic nie sprawia takiej satysfakcji, jak właśnie tak, jak skończona robota. Ale jak własna <laughs> dziura, tak. tak. Ale jak, jak zrobiona robota, nie? Jak, tak, tak. jak powiesiliśmy telewizor i zrobiliśmy mm -hmm. całą instalację wokół niego i to ostatnie I światełka. Później się okazało, że. To musimy przejść Że jest za wysoko, to daliśmy niżej. niżej. I jest, i kurde, no, to jest czas, kiedy możemy sobie pogadać o, tak. o różnych bardzo ważnych sprawach. Można sobie palcem młotkiem dać i jest okazja tak. do ekspresji. Tak, i tak. przyznam, ja pamiętam, że tutaj nie jest to żaden przytyk, ale może o taka rada dla kobiet, bo czasem się zdarzy, że na przykład mężczyzna nie jest w stanie zorganizować swojej kolegi, więc partnerka pomoże. ja bym chciał, żeby wszystkie kobiety zrozumiały, że przynajmniej ja tak to odbieram, że jednak facet. Trochę musi się pow... jak, jak sobie coś tam robi. I to jest normalne. Jakby nie trzeba go uspokajać. Jakby, nie. jak on nie może znaleźć tej śrubki i się wkurza, Boże. to, to daj, dajcie, drogie to radę, panie, tak, im jak się... tak, wy znam, przychodzicie ze swoimi problemami, Dobradnie. a tak. my wam chcemy pomóc i rozwiązać problem. Tak. tak. Nie mieszajcie się. Dokładnie. Jak chcecie podać wiertarkę, ok, ale nie, tak nie, nie komentujcie z... denerwowania się. Trzeba my musimy wysłuchać. się zdenerwować. Trzeba nas wysłuchać. jak? Tak. No i generalnie wojenia. wracając do tego, słuchajcie, chodzi o to, że ja... Pomyślałem sobie, bo to nie, nie, nie ten pierwszy przypadek, nie ostatni, kiedy ktoś przychodził do mnie z różnymi takimi właśnie majsterkowawczymi jakimiś tematami. problemami. No i sobie pomyślałem sobie, a może kiedyś, jak będę już taki zupełnie niezawodowy, może założę coś, co się będzie mogło nazywać fabryka mężczyzn. I dacie wiarę, już rozmawiałem na ten temat z prezesem MPO. Czemu MPO? Bo i tam mają w cholerę takiego dziadostwa, które ludzie wyrzucają, na których można w tych dziadostwach ćwiczyć. Z jakiegoś starego czajnika, może jakaś fajna lampka, a może z czegoś, coś innego. No przecież właściwie ja zaraziłem MPO krakowskie kiedyś myślą, ażeby. No wiecie, w Krakowie nie ma ptaków, znaczy nie było małych. Zostały te wrony, takie duże, i właściwie robactwo nas to, co wakacje zżerało, prawda? W każdym razie teraz też żyją, ale myślę, że mniej. No i przyczyna, no bo właśnie, były jakieś wróble, sikorki, nie ma. Czemu zostały te większe? No bo po prostu te większe lepiej sobie radzą w mieście. I te małe, nie mając się gdzie schować, bo my z kolei wytynkowaliśmy mury, zatkaliśmy wszystkie dziurki tam, gdzie one gniazdowały, spowodowaliśmy, że te duże zeżrały te małe. Co było zrobić? Budki lęgowe. Budka lęgowa chroni. Mała dziurka, ptaszek sobie robi tam A on wejdzie, duży nie wejdzie. A duży nie wejdzie. No i teraz wszystko fajnie. Jak przeczytałem właśnie, że w Krakowie jest taki problem, no, tylko no właśnie, no, co zrobić? Skąd te budki? No i tam nie będę mówił o szczegółach, ale generalnie w pewnym momencie poszedłem do prezesa MPO i powiedziałem: Henryk, no to akurat Henryk jest. Pozdrawiamy Henryka. E, mówię: kurczę, przecież ty palisz domami do naszych braci mniejszych. E, lubię takie barokowe wstępy. I on mówi: że O co, Kaman? No, a ja mówię: No stary, masz deski przecież w tych śmieciach. No i da się wiarę, że od chyba siedmiu lat jest akcja co roku, to się nazywa Walentynki po krakowsku. Może ktoś słyszał, rozdaliśmy ponad 25 tysięcy budek lęgowych. Zawsze w Walentynki pod magistratem o 12 rozdajemy tysiąc budek lęgowych zrobionych ze śmieci, z tych desek. Tam nawet pomagałem w znalezieniu pracownika, który byłby taką stylową w tym temacie. I pan, który robi te budki, nazywa się Wleciał. To myślę, wiedział, jak się nazywać. Chyba najlepiej pasuje taki pracownik. Nazwałem tą organizację Asocjacja Promotorów Radosnego Ptaka. <laughs> tak, widzę tutaj właśnie. No, ale naprawdę, słuchajcie, wejdźcie sobie na stronę. Yes, yes. I nie znam się kompletnie na ornitologii. Ale pomyślałem, Fajnie że pomysł. jestem od rozwiązywania problemów. To jest takie męskie, tak sobie pomyślałem. Rozwiązałem problem. Nie ma ptaku, są ptaki. Bo 25 tysięcy spowodowało, że w Krakowie wróciły się stada tych małych takich raniuszków, jakiś mm. tam sikorek. Sikorek bez, bez liku. To widzę, że od chyba 2014 No. Pięknie. I to, to są tysiące. Słuchaj, dlaczego to jest genialny pomysł? Dlatego, że przede wszystkim mamy recykling, obrót tego samego towaru w obrębie tego samego miasta. To nie idzie z dymem. Cóż z takiej starej deski by było. Nie? Okay. No, a tymczasem te dechy się idealnie nadają na to coś. No i co mam jeszcze? D taniego pracownika. Bo to właśnie, bo kto to robi? Ludzie po prostu biorą te budki. No właśnie mówię, pracownikiem od budek jest pan wleciał. On no. je klepie, zbija. Robi dziurę tamte wszystkie takie rzeczy. Oczywiście ma pomagierów. No bo tysiąc budek to nie jest takie. Chopsiu. No, no, ale potem jak to zawiesić? No właśnie, rozdajemy. I zawsze jakiś pan Mateusz, pani Irena mówiła, a to dla wnuczka, to mam takie jedno drzewo. Ja się już nie muszę martwić, co z tym. Ptakiem się będzie działo. To często kobiety malują, tam jakieś koraliki do tych budek dorzucają. No i pięknie. A że nasz Kubuś w tym roku zrobił czy jajka. No takie, wiesz, sympatyczne sytuacje, które też z kolei tworzą rodzinę. Bo i dajemy szansę tem, temu ptaszkowi, ale też pobudzamy dziecko, nie? Do takiego myślenia przy, przyrodniczego, prawda? No chronimy tą przyrodę jakoś zwracamy na nią uwagę. No to, to jest taki, taki jeden z przykładów, że te nasze takie to sprawstwo może zamienić się w wielką akcję społeczną, w której na przykład mogą brać właśnie faceci. Uh -huh. Kiedyś zrobiłem taki, no też nie będę używał nazw tych różnych firm krakowskich, ale jeden z takich dużych sklepów od narzędzi Został przeze mnie namówiony, gdzie zrobiłem 14, to specjalnie w walentynki. Zaraz powiem dlaczego. 14 raz do roku w walentynki po krakowsku rozdajemy budki lęgowe. Więc w tymże sklepie wielkoformatowym zrobiłem stolarnie, bo oni sprzedają narzędzia mhm. jakieś piły, młotki itd. Ja jak namówiłem a co, jakbyśmy pokazali narzędzia w zastosowaniu? I zaprosili mieszkańców, żeby się poklepali. I oni, proszę pana, mieli do dyspozycji: kupić sobie budkę za 50 złotych na przykład, albo za złotówkę, czy też nawet za darmo, sobie ją zrobić. Słuchaj, co za zabawa była. Dziadki, babcie to wszystko z tymi dziećmi. To ileż tam było nieciekawych wyrazów, bo ktoś nie trafił, albo trafił właśnie w paznokcie, prawda? I to, to się przez parę lat działo właśnie i, i ja mówię, to jest ta, ta droga. Ja nie wiem właśnie, czemu te takie duże firmy nie robią takich, jak ja tam gdzieś kiedyś próbowałem, takich zachęt, żeby nawet tego mężczyznę obudzić. Mm. Ty słuchaj, to jest taka jedna rzecz, o której nie miałeś pojęcia, nie? Bo to robi otwory, o dziury robi tam jakieś czy coś innego. Chłopaki nie mają bladego pojęcia o narzędziach. Nie wiedzą co do czego. I, I to też jest taki rodzaj bidy, a to jest właśnie to, co powiedziałem. Łatwe zwycięstwo poprawia nastrój, pokazuje, że jestem zajefajny,. Tak, prawda? Sprawczy. Podziwiajcie, tak? I panuje nad tą cywilizacją. No, to jest taki jeden z elementów. To, to, to jest to, co powiedziałem, w jaki sposób się mamy odstresowywać, w jaki sposób możemy, czyli sport... Zajęcia takie, jakieś praktyczno-techniczne, bo tak w tym jest. jesteśmy dobrzy, prawda? No i na przykład, właśnie rozmowy, kluby dyskusyjne. Gdzieś ja ostatnio brałem udział w jakimś czymś, co się nazywa męski krąg, czy coś takiego. No, że wszyscy jakby opisują swój, jakby stan. Psychiczny może nie, no ale stan ducha. Na, dzień, na dzień dzisiejszy. Ta, jestem jak to dziennikarzem, mówią. jestem tym, z Jamkim o tym, moja praca polega na tym. No to drugi facet się pyta, nie nudzi cię to takie gapienie się w ekran? No to nie nudzi mnie, bo to mi daje pieniądze. I tak się i wiesz. I tu się następują różne m, takie relacje. Ktoś coś powie dowcipnie, potem się być może omówią. W jakąś wycieczkę w góry z rodzinami, prawda? Mhm. Albo sobie pomagają, bo ten ma lewarek, a tamten ma zapasową oponę. No właśnie o to chodzi, że współpraca. Jest jakaś braterska więź. Nie? Dokładnie potrzebujemy tego plemienia i to, nam, to nas uspokaja. Mhm. To nas pozycjonuje. Kobiety też nas pozycjonują, ale myślę sobie, że największą satysfakcję. Osiągamy, kiedy właśnie budzimy szacunek w swoim gronie. Tak. Kiedy drugi powie, no, Tyson nie, no ten jak przywali, to, to nie ma bola. No, a i, I to o to chodzi, że nam tego brakuje. Dlatego z taką zaciekłością grają w te gry? Bo tam ciągle komuś dają łomot, prawda? A czy też grają czasem wspólnie. Tak, z, Ale z tymi... dają wspólnie tak, łomot. Tak, tak. Czy znaczy Natomiast... w tych grach jest, jest taki element, y, powiedzmy, czegoś, co byłoby pożądane, nie? Że, że tworzą się te wspólnoty, że tworzą się te... Ale dają łomot. Tak. To, ale nie też... tworzy, to nie tworzy żadnego dobra. No, to nie wytwarza, no, no tak, to, nie, no. to nie, nie, nie oczyszcza koryta rzeki, to nie, 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 nie tworzy, nie maluje ławek w parku. No tak, to jest czysta przyjemność. To jest jakby, czysta tylko, tak. przyjemność i egoizm. Tymczasem, jeżeli chcemy mieć dalej jakieś berło tych, którzy rozwijają cywilizację, prawda? bo już pomijam, że tam nierówne szanse, kiedyś kobieta w domu, prawda, mężczyzna na wojnie, na studiach, gdzieś mm -hmm. tam na jakichś uczelniach, a one tam sobie w tych, tych domach, prawda, nie były dopuszczane do tego jakby świata tych wolności męskich czy, tak. czy jakichś tam tego. No to dobro, no ale, no ale mimo wszystko... To mężczyzna dziś czasami jest widoczny na platformie wiertniczej, prawda? No. Nie słyszałem też za dużo, żeby jakiś zaciąg był przy budowie autostrad. No, 99% ta... brukarzy to jednak mężczyźni. Co no? ty powiesz? No nie wiem dlaczego. No w każdym Ach. razie pewnie się tak złożyło. No w każdym razie z jakichś powodów robimy te rzeczy, które. Łatwo potem pokazać. No ja nie mówię, że kobiety nie robią coś, coś co nie, nie ma jak pokazać. No patrzmy na Agnieszkę Holland. prawda? Zrobi tak. film, wszyscy widzą, podziwiają, nagradzają i tak dalej. Czy inne kobiety, które coś tam, nie wiem czy wiesz, ale zmywarkę do naczyń wymyśliła kobieta. Dlaczego? A tak, no, było coś no właśnie, dlatego, że jej pracownicy czy służba i tłukła garki, a ona miała takie jakieś talerze z, z jakiejś dynastii chińskiej, no i się jej okazało, włożka, że da. są obszerbione. No to szukała rozwiązania, ale proszę bardzo, zrobiła wymyśliła warkę. Oczywiście mężczyzna i to skonstruował, bo taka była prawda, znalazł no, pomysł. Tak. Tu nie zawsze chodzi o to, żeby coś mięśniami temi ręcami, prawda? Tylko trzeba mieć inicjatywę. Ja też tych budek przecież nie robię. No, ale, ale się mogę pochwalić, że zapeliłem myślą. Tak. No i, i, i nie chcę być tu za jakiegoś guru, prawda? Ale myślę sobie, że to są te trzy elementy, które wydaje mi się są najważniejsze. Więc jeszcze raz powtórzmy. Rozmowa, prace ręczne i sport, bo tak uważam. To jest oczywiście. Jestem laikiem, tak. ale uważam, że męskie mięso musi się spocić. W ten sposób wychodzą z nas te cholerne toksyny. Jeżeli pojawia się endorfina, siedzisz przy tym komputerze, może też coś wytworzysz, ale wszyscy, którzy chodzą na siłownię, biegają, skakają i tak dalej, oni w tym wysiłku mają nagrodę. To są Aha. właśnie te endorfiny. To jest to, co cię nagradza za ten wysiłek. To odstresowywuje. To właśnie jest tym takim naturalnym lekarstwem na nas. To wentyl bezpieczeństwa. No Ja się złapałem na tym, że od lat, znaczy może nie od lat, ale od dłuższego czasu nie, nie pozwalam sobie na takie zmęczenie się fizyczne, na to, żeby właśnie zająć się trochę tą sferą ciała. I, i mam poczucie, że mi tego brakuje. I przypominam sobie, jak dobrze się zawsze czułem po skończonym treningu, tak. kiedy byłem właśnie spocony, zmęczony, ale usatysfakcjonowany. Tak. Jak, jak Kiedy jak podkoszurek tak, waży 2 kilo, to tak. jest. Tak, wyciskasz go, i to jest wtedy to. Ale czasem przy ciężkiej pracy jakaś się tam zdarzyła, że trzeba było drewno przerzucić czy coś. Nie, to też jest, to jest fantastyczne. Nie, nie, właśnie, nie unikajmy pracy fizycznej, bo tak naprawdę, no, no, musimy się tych toksyn po, tak. pozbyć. O tak, ostatnio odśnieżałem z ojcem. Fantastycznie było. Ile emocji, ale płaski czy taki? Płaski. Nie, nie to łatwiej. No, no ale, ale za to jednak, dużo. Jednak, tak. Jednak to są te tony tych, tego no, śniegu, które są. Się... Tak, no i widzisz sam, że to jest od razu, że jam ci to uczynił, prawda? Tak. Przechodzi kobieta, i No, proszę bardzo. A tam zapomniałeś jeszcze. <noise> Nikt nie jest doskonały. <noise> Oczywiście, że tak. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Camp. Warsztat, w którym przerobisz zwykłego busa na napędzany przygodą pojazd kempingowy. Jeżeli chcecie sprawdzić, czy odnajdziecie się w OneLife, zgarnijcie 10% rabatu na wynajem jednego z vanów z floty Camp. Zaobserwujcie na Instagramie profil camp.pl, napiszcie wiadomość z hasłem męskie gadanie, i zaplanujcie wspólnie z Piotrem swoją pierwszą wyprawę camperwanem. Walku, no bo wiesz, Stowarzyszenie na Rzecz y, Chłopców, Mężczyzn te wszystkie problemy, o których gdzieś tu sobie pobieżnie pogadaliśmy te, te kwestie męskości czy mężczyzna może płakać, nie może płakać y, z każdej strony, wiesz, coś innego. A wszystko się kręci wokół jakiejś tam indywidualnej definicji, prawda? Więc ja teraz na przykład chciałbym Ciebie spytać o taką Twoją definicję męskości, jakbyś miał to gdzieś sobie. Ja się domyślam, bo już z tego co powiedziałeś, te trzy punkty, które wymieniłeś, nawet one już w pewien sposób definiują, ale. No wiesz co, mężczyzna powinien być słowny, powinien być pomocny. Powinien być szlachetny, yy, powinien być waleczny. A tak, już nie będę się tam zapuszczał głębiej, ale co to powoduje? No, to w obecnych czasach bardzo trudno do niektórych mężczyzn podejść z zaufaniem. Pożyczysz takiemu stówę i on znika i mówi: ci Sorry, co to jest? Ja tego nie rozumiem. Punktualność. No, to, to jest niesolidność. To. to ja nie, niektóre, że tak powiem, egzemplarze tak denerwują, że ja po prostu nie jestem w stanie im czasami tej ręki podać, bo myślę, się szkoda czasu. Mm -hmm. Chodzi o to, że musimy być wiarygodni, musimy być ostoją, tak samo zresztą jak kobiety. One mają swoje jakieś tam wyobrażenie świata. Nie mówię, jakie mają być, ale po prostu ludzie, którzy są odpowiedzialni, to oni tworzą cywilizację. A takie oj tam oj tam, te, 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 to nasze polskie sory, takie, prawda, to jest niedopuszczalne. Dlatego, że to pff, stracimy czas, no, robimy innych w konia. To, to ja myślę sobie, że ta wiarygodność to powinien być nasz znak jakości, prawda? Mm. Że nie mówimy coś na wiatr, no, musimy się o coś opierać. Nie może być tak, że Właśnie ktoś bezkarnie coś opowiada i nie ponosi za to odpowiedzialności. Mam wrażenie nawet, że dzięki takiej postawie no, politycy mm -hmm. ale oni jakby przykład. mogą, dlatego że za to im płacimy, żeby tacy nie być. Po prostu wynajmujemy. Ale ciekawa ludzi, teoria. No. My wynajmujemy ich po to, żebyśmy nie musieli tak się zachowywać. A nie mogliby się zachowywać lepiej za te pieniądze? Nie, dlatego, że nie po prostu to jest taki rodzaj kreacji sztuki, takiej gry, której się po prostu tak ustaliło, że gramy. A, okej. Okay. I to są takie A. szachy. No jak ktoś zresztą próbuje to zajęcie, które jest jednak szlachetne, uprawianie polityki szlachetne, sprowadzić do zupełnego banału, no to to jest też źle. No, ale wracajmy do tych mężczyzn i, i, i tych i tych wartości, które powinna reprezentować ludzkość. Bo tak mówię, my mamy swoje przypisane, jakby trochę kulturowo zadania. Mm. No i dziewczyny, kobiety mają swoje, na miarę swoich wyobrażeń i potrzeb. Tak. Nie mówię, jakie mają być, ale generalnie to jest człowiek, my również, który powinien się po ludzku zachowywać, prawda? No więc y, to takie. Poluźnienie tego jakiegoś gorsetu, takich, wiesz, dobrych obyczajów no, musi doprowadzić do zguby. Nic już nie jest pewne. No nie wiem, kupujemy coś od Chińczyków, nie? I co, czego się spodziewamy? Jednorazowe parasolki, coś tam nie ma części, nie ma komu zwrócić, bo adres jest fałszywy. No, trudno żyć w świecie, gdzie się nie ma o co oprzeć, nie ma się komu poskarżyć. Więc przynajmniej my, jako ludzie znajomi i tak dalej, musimy być wzajemnie wobec siebie w porządku, żeby nie oszaleć w tym chaosie, który nam ten cały świat dostarcza. Ja nawet kiedyś myślałem sobie, że w ramach takich koncertów, które robię w Krakowie, być może to zrobię niedługo. Szybko wyjaśnię. Kiedyś mnie zdenerwowało to, że mam takie smutne święta państwowe. No i postanowiłem je zmienić w Polsce, bo to były zwykle pomniki, jakieś tam ekshumacje, przemówienia. Natomiast ludzi to nie obchodziło, każdy sobie szedł tam na swojego grilla i tam 3 maja, czy 11 listopada, oj tam, oj tam, prawda. Mhm. Tymczasem uważałem, że to jest bardzo ważne, żeby społeczeństwo wiedziało, że mamy coś takiego jak niepodległość i to jest ważne. Bez tego to trudno mieć poczucie jakiegoś bytu, jakiejś pewności. No i postanowiłem to zmienić. Postanowiłem to zmienić w ten sposób, że uczę ludzi historii poprzez śpiewanie piosenek. Trochę tam jestem narratorem, opowiadam co się działo za jakiś tam carycy, potem z, z czego to tam się to i, i o wam to wynikało. No i to od 20 paru już lat, cieszy się niesłabnącą popularnością. No tobane chłopy, nie wiem czy tam no, jakieś słuchają. Przyjdźcie na ten koncert z dziećmi, z, z kumplami. Był, byli to jest wersja mm, nauki historii, patriotyzmu, bo my tam się nie zadymamy. Po prostu mówimy w sposób godny o, o, tak. o, o państwo to nie ma nic ważniejszego jak państwo ja Język... byłem w ogóle zaskoczony bo w tym roku padało i to dość konkretnie hmm. a rynek był pełen ludzi no tak? to właśnie super, to dla... świadczy tylko i wyłącznie o dlatego, jakości imprezy dlatego że y, 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 staram się być wiarygodny jak coś im, y, tym ludziom mówię to oni wiedzą że to nie jest chlapnięte i, ty, I właśnie teraz wracając do tego, co ja tam miałem niby zamiar zrobić w kontekście zmiany obyczaju. Otóż ja chyba zrobię w tym roku, przy okazji 3, 3 maja, uroczysty pogrzeb wstydu. Na świecie ubarł wstyd. Nie wiem, czy ludzie sobie tutaj kojarzycie, było takie kiedyś coś, że jak się nawet coś nie znajdowało w prawie, bo przecież prawo nie każdą rzecz naszej działalności jest w stanie o, o, obwarować, prawda? To była jeszcze taka ciotka albo wujek, który jak przychodziłeś na imieniny, mówi Waldek, no cóż żeś ty tam takiego zrobił? No ulituj się, przecież reprezentujesz naszą rodzinę, tak? I ty wtedy zwykle się wstydziłeś. I to był strażnik tego, że zachowałeś się porządnie. Mm. A teraz sory na każdym kroku. I nawet ten, który zrobi coś, nawet nie wie, że to coś złego zrobił, bo to jest norma. Mhm. Czyli po prostu gdzieś nam po drodze umarł wstyd. Jego... W sensie, że chcesz zwrócić uwagę na to, tak że jest. umarł wstyd, że ludzie wstydu nie mają tak. I dzieje się to, co się dzieje. Że, tak, dlatego że widzisz, na prawa państwa, tak wejdźmy w takie z kolei tony, na prawa państwa musi się od nas zacząć. Nie można żądać, żeby tam prezydent i tam kolejni w szeregu... nabrali? Nie, nie. Chodzi o to, żeby to oni byli tym, tym wyrazicielem naszej państwowości. Tylko oni. Mm -hmm. A naród? A ja jestem naród. Ty, ty, no, że, tak, ty jesteś tak, naród, tak, tak, tak. kolega naród, nie? Więc chodzi o to, żeby, że to muszą być fundamenty. My jesteśmy fundamentem. Nie jakiś tam maciaszczyk z, z, tam z nie wiadomo skąd, tylko my osobiście. Więc jeżeli chcemy pilnować naszych domów, naszych kobiet, naszych interesów, no musimy być odpowiedzialni za państwo. A żeby być odpowiedzialni, to nowym, nową formą patriotyzmu jest odpowiedzialność. Hmm. Człowiek, który jest brukarzem, powinien robić równe kostki, żeby się inny obywatel nie wy pitoju prawda? Tak Bo potem on ma chorą nogę, nie chodzi do roboty i mamy mniejszy udział w, w PKP. PK, no, PKP. W do, w do, właśnie, tak. w dochodzie narodowym. Więc te wszystkie elementy, ty, 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 to jest to, żeby lekarz był empatyczny. Mhm. A nie, że jesteś kolejnym numerkiem w kolejce i, 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 mi dupę i, i nawet, cię, nawet cię nie pamięta, tylko jesteś tak. numerem albo jakimś kodem kreskowym. To są, to są, to są rzeczy pasterskie. Ksiądz, który musi znać swoje owieczki, mhm. a nie chodzić za kopertą. Mhm. Prawda? I zdawkowe jakieś rzeczy wypowiadać. Żeby no. ludzie się stali bardziej ludzcy. Co? Właśnie musimy na siebie zwracać uwagę, bo jedną z wielkich potrzeb człowieka jest wysłuchanie. To, żeby cię ktoś zaobserwował. Nie ma nic gorszego niż to, że jesteś i nikt o tobie nie wie. Mhm. Macie gdzieś. Jesteś taki jak kości dla rentgena, po prostu cię przechodzą nawet nie wiadomo jakie masz rysy, jakieś białe smugi na, na kliszy, a to nie tak powinno być. Więc y, z kolei ta dbałość o siebie powoduje, że staram się być w porządku, bo jak się znamy osobiście, a nie jesteś dla mnie tylko jakimś cieniem, który mi przemkną przed oczami, no to w pewnym sensie ja mam do ciebie jakiś rodzaj zobowiązania, żebyś się przed tą nie zbłaźnić, żebyś miał o mnie dobrą opinię, i tak dalej. Wiele jest takich elementów, które właśnie wynikają z refleksji, z myślenia. A ponieważ nasza współczesna cywilizacja dostarcza nam no, głównie chłam, prawda? Zabawę. Zwróćcie uwagę, jaki jest poziom różnych programów telewizyjnych. Kiedyś to musiał być coś, a teraz jak oni to robią, jak oni tam to robią, a co mnie to obchodzi, że tam pani ma jakiś pomysł na pomidorówkę. No niechże, niechże te programy będą takie na jakimś poziomie, a nie na poziomie ślizgawki na, na skórce od banana, nie? No to jest pobożne życzenia. Ludzie no, 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 jakby właśnie. ilość tej podaży tych materiałów, które mają wartość intelektualną na poziomie zerowym i moralnie są jakby niszczące społeczeństwo, te wszystkie programy, w których ludzie się poniżają nawzajem, robiąc no to rzeczy, za, za drobne, rzeczy. drobne pieniądze, za, al, albo nawet nie za pieniądze, tylko za chwilę sławy, no bo nie oszukujmy się, większość tych Czy to jest reality sława? show to, no, tak, jest, tak, tak, tak. to jest, są ludzie nie ma co za darmo. Więc, więc nie ma się co może tam pastwić nad tym, tym takim, no nie wiem, nad Tą częścią ludzkości, która uznaje, że największym sukcesem jest to, że wpadła do kisielu i, mhm. i się nie wywróciła. Tak. Tylko, tylko może celujmy w tych wszystkich, którzy są dla nas ciekawi, właśnie. No, ale rozwojowi. jaki byłby Twój na to pomysł? Co ty chcesz zrobić w kontrataku? Dla tego, mężczyźni, tej, co powinni? Co mężczyźni mogą właśnie. zrobić? Mężczyźni powinni czytać. I tutaj, proszę Państwa, jest taka sprawa, że wielki problem mamy w edukacji. Otóż szkoły. Edukacja, tak powiedzmy, do, studia, do studiów jest właściwie sfeminizowana. Hmm. Tymczasem chłopcy nie chcą się uczyć. Nie chcą. No, tak, głównie urwisy. takich ich kojarzymy. No i kiedyś niedawno czytałem taką książkę, dlaczego tak się dzieje. Otóż naturalną rzeczą na, przy, przy naczelnych. Jest coś takiego, że jak jest klatka z dorosłymi, tu są kobiety, tu są mężczyźni, małpy, no to jak są wpuszczone dzieci tych małp do tej klatki, to po jakimś czasie bardzo naturalne staje się to, że dziewczynki idą do kobiet, a chłopaki do mężczyzn. No i co robią ci te dziewczynki? No, tam się baszczą, drapią za uchem i, i są Natomiast chłopaki się tłuką błuką się także, że nikomu się nic nie dzieje. Można powiedzieć, że nie wychowani. Kotłują się. Nie, tak? nie jesteśmy niewychowani. My się właśnie wychowujemy w ten sposób. Otóż dziewczynki mają inny sposób potrzeb, taki, inne, inne potrzeby mają, są bardziej ustabilizowane. Mężczyźni z kolei cały czas rywalizują, uczą się tej rywalizacji, poznają swoje możliwości, czy wyżej skaczę od kolegi, czy dalej rzucę bananem. No, no, mhm. takie, mówię, skróty myślowe. I to jest nam potrzebne do tego, żeby siebie poznać i świat. Przekładając to na język, że tak powiem, ludzki, prawda, szkoła. Dziewczynki są bardziej dziewczyńsko grzeczne, tak? A chłopaki łobuzują. I za to jesteśmy karani. A to jest, nasz, to jest nasze naturalne zachowanie. Mm -hmm. My po prostu to musimy robić. A panie, które są w szkołach przeważające, tego nie rozumieją. Co jeszcze ciekawego w tej książce czytałem? Otóż yy, dziewczynki lepiej przyjmują wiedzę, czy powiedzmy informacje, czy uwagi od kobiet. I dacie wiarę? My lepiej od mężczyzn. <noise> Dlatego tak źle reagujemy, kiedy kobieta nam zwraca uwagę. A jak nam facet powie, ale nie jest to obraźliwe, to no dobra, sorry, poprawię Bierzemy się pod uwagę. A jak nam to zrobi kobieta, automatycznie się srożymy, prawda? No to wracamy do tego, co ci powiedziałem. Jak chłopiec I miał kiedyś pięć lat, tego syn. ojciec wyciągał w życie. Nie? No tak, tak, oczywiście. Natomiast i właśnie teraz skończę tylko tą myśl, dlaczego czytać trzeba. Otóż mężczyźni nie chcą się uczyć, bo w tej szkole się źle czują, jako dzieci. Zawsze ich tam coś, ktoś tam do konta stawia, rodzice, wywiadówki, inne rzeczy. I mają gdzieś te wszystkie treści, które tam im z tej szkoły, no nie wszyscy i Weźcie pod uwagę, tak, że tak, ani tak. nie jestem naukowcem, powtarzam tylko te rzeczy, które naczytałem i, i tego. No, ale tak sobie to przypominam sobie też, jak to było. No i generalnie jest taka sprawa, że jeśli właśnie chodzi o badania w czytelnictwie, my jesteśmy bardzo źli, kiepscy. Nie czytamy. Nas w to ogóle. nie interesuje po prostu. Mamy swoje jakieś tam świata, poza tym jakaś pani coś tam kazała, i to nas nie interesuje zupełnie. A ponieważ nie mamy z nią związków takich, że traktujemy ją jak rodzaj trenera, kogoś takiego autorytetu, tylko jako kogoś, kto nas kara, to robimy tyle, co trzeba. W związku z tym szybciej kończymy edukację. Szybciej chcemy mieć własne pieniądze. z tym mamy przykłady. Że tam ktoś studiował, no i co z tego ma? Prawda, pracy nie może znaleźć, a ja jestem majster na budowie, prawda, zarabiam świetnie i tak dalej. No ale co to też powoduje? Na przykład w małych ośrodkach typu wieś, mam miasteczko, kobiety idą na studia i tam zostają w tych miastach. Ich zostają samotni faceci w domach, mhm. na roli, gdzieś tam w małym miasteczku. Nie mogą znaleźć kobiety, bo która... ich tam nie ma. Ich nie ma i one nas nie chcą w tym no stanie, tak. bo jesteśmy głąbami. Tak. Znaczy robolami, nie Taki... my no Nie mamy o czym gadać. Ona jest naczytana, jakiś magister, doktor i tak dalej, a tymczasem idzie do tego nawet swojego starego chłopaka, i ona jej mówi coś o pszenicy. A ona już jest na marsie, jest w rakiecie, prawda? Tak I tam sobie podróżuje. Więc to też powoduje, że narasta też frustracja wśród mężczyzn, którzy sobie tam rzepkę skrobią na tych, na, tych, na tych wsiach i nie mają tych awansów społecznych. Generalnie to, że się w tej chwili pojawił problem na wyższych studiach, na medycynie 80% to są kobiety, weterynaria. To kiedyś to był męski zawód. Krowy, ciężkie zwierzęta. A tymczasem teraz są sam dziewczyny. No bo tak, teraz są maszyny do tych krów, no. nie trzeba mieć krzepy jakiejś takiej. Poza tym krowy zawsze to jakiś może ktoś obsłuży. No ale najwięcej mamy tych takich pikusiów, nie? Takie małe, na smyczy, przy torebce. Tak. No i albo chomik, albo coś takiego. No to Idzie to ale jak nawet z dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej AGH rozmawialiśmy, to on powiedział, że już jest 50-50. To już nie jest tak jak kiedyś, że na AGH było Dobrze, 10 dziewczyn ale, na roku. Ale zwróćcie uwagę, są programy wspierające kobiety na tak, mobilizujące kobiety. prawda? Mhm. A czy ktoś mówił, żeby na przykład faceci na nauczyciela? Nie. No nie, ja nie też nie słyszałem. Znaczy A... nie ma w ogóle akcji, które no właśnie, chłopakom nauczyci... na studia. Widzisz. I teraz powinno być tak. Skoro edukacja jest tak ważna, to powinno być tu słusznie to, co się ostatnio słyszy w telewizorach i tak dalej. Większe zarobki. Bo jeżeli będziemy ten rozmieli do bani i ona, ta, ta, ta pani nie będzie dobrze zarabiać i w ogóle pójdzie taka fama, że w szkołach się słabo zarabia, to będą gorsi ci nauczyciele, bo no lepsi pójdą, gdzie są pieniądze. A tutaj po prostu trzeba dofinansować. Zróbmy wszystko, żeby była jakaś równowaga bi biologiczna. E, żeby ten pan od wf nie był ostatnim mohikaninem w tej szkole. <laughs> <I to zazwyczaj śmiech> A to jest, Czy woźny, no bo... prawda? Tak. Tylko żeby tam była jakaś kadra. No wtedy może te chłopaki będą jakby czuły się, że mają jakiś tam wujków nie? w pobliżu, Aha. którzy mogą im coś doradzić, do kogoś no. się mogą zwrócić. No. Rozmawialiśmy o tym z doktorem Kowalem. On jest gość, jest zaangażowany w te szkoły zróżnicowane mhm. i on dużo mówił właśnie o tym, o czym ty teraz wspominasz, że u nich w szkole Mężczyźni, nauczyciele uczą chłopaków, i ci chłopcy są wpatrzeni w nich jak w obrazki. Bo tam historyk jest pasjonatą piłki nożnej, y, y, tych promów kosmicznych, i oni siedzą i słuchają go. I, I jedyne, o czym marzą, to o tym, żeby to, też co kiedyś mówiłem, konstruować rakiety. lepiej przyjmujemy informacje od facetów. My faceci. Nie to, żebyśmy nie przyjmowali od kobiet, ale nam to lepiej idzie, jak Jasne. się uczymy. Po prostu przyjmujemy lepiej kary od facetów. I to trzeba coś nam, jakby nas doposażyć, nie zostawiać nas samych. I wtedy jest taka, moim zdaniem, taka sytuacja, jeżeli będą właśnie wyrównane szanse. Co ja mówię, teraz ostatnia sprawa, pochwalimy się, prawda? Stowarzyszenie na Rzecz Chłopców i Mężczyzn wykryło, a tym się zajmujemy, że składy kolejowe i tamte załogi, które obsługują to, mają taką sytuację. Otóż kobiety mają gorące posiłki, a, tak, a faceci tak. nie mają. Co? Co? Tak, tak to tam tak. wynika z jakiś zasob w sensie potrzeb kalorycznych, coś tak, takiego tak tumaczyć. I teraz tak, 12 kilo nosi kobieta, bo to jest norma. A, 30, a 30, facet? 30 facet, ale za to kobieta je zupę, a ty nie. Chociaż przecież często coś tam musisz przenieść. 30 kilo. Nie? Tak. Jedna z pań, którą przez jakąś litość nie wymienię, ale to jest jakaś chyba pani posłanka ostatnia z lewicy. Na pytanie dziennikarza, jak to jest z tą równością, skoro no ja wiem, fa o czym mówię. Facet na e, donoszenia dwa e, razy tyle, to oni są nierówni przecież, jeśli chodzi. ale pani powiedziała, że nie. Bo że, ona szybciej nosi. Że facet jest leniwy tak, tak. i idzie opierdego, a pani tak zasuwa, że wyrabia te 13 kilo. Ale słuchaj, to jest autorska tezy, że biologiczny mężczyzna może urodzić dziecko. Więc to, jakby to, z czego to, my się spodziewamy? To akurat chyba pani profesor też się chyba zapędziła, bo to chyba... Nie, nie, to ta sama. To ta sama, jedna A to, i druga. No to tam no. jest więcej w takim jest. takich darwinów, które. <noise> no, od... no ale teraz mi się przypomniało nie wiem, czy Ty sprawdzałeś już te jakieś wieści sprzed 24 godzin dosłownie czyli na, mm -hmm. na ten moment 16 stycznia e, o, o, o jakichś zmianach w Poborze. Hmm, tak, że ma być jakieś ileś 6 godzin. Tak, że nie wiem, na, nie ile wiem to jest, na jakim to jest etapie na ten moment, ale też słyszałem właśnie, że każdy z nas z kategorią A dostaje informację, jeżeli w przeciągu 6 godzin się nie stawiamy, no to jest potencjalnie nawet i 3 lata więzienia. No Wiesz, może mamy jakiś element wojenny w, w wojnach gdzieś na Ukrainie, może jest to jakaś wyższa potrzeba. Nie, jestem tutaj, nie badałem, ale tutaj też was, ciekawa rzecz, prawda? No ta równość, prawda? Mhm. Czyli to, cośmy mówili, platformy wiertnicze, górnictwo, tak. jakieś tam inne, i tam kobiet nie ma, chociaż przecież mamy równe szanse. No Można powiedzieć, że klasycznie się czepiam, prawda, bo przecież kobiety są według tych różnych ogłosów pod takie same wręcz tak nawet, jest. i tak dalej. No to, no to właśnie, że są też w wojsku, no tak, ale nie mało która jest tam, gdzie są y, działania wojenne. To jest często obsługa. Nawet to wojsko, y, takie, to społeczeństwo bardzo zmilitaryzowane, y, jak się, w Izraelu. Tak, to tak, też tak. tam, to też tam raczej y, do rzadkości należy kobieta na froncie. Znaczy to jest są, czym, nie, wiadomo, ale... Się, ale nie jest to tak, że tego, że to jest podstawa, prawda? Że to jest, na tym to jest oparte. Y, tutaj są również też Pewne, no takie, no nie wiem, w sumie stawiających nas troszkę jako element do rozczelania, tak mm, bym to mięso powiedział. Armatnie. Takie mięso armaty. No, no bo po prostu z czego się to też bierze. No, zwróćcie uwagę, jaki jest stosunek do mężczyzn. Każdy sobie wyobraża, że można mężczyzn zastrzelić. Ale jak są komunikaty, że zginęło tysiąc osób, to zawsze jest komunikat, w tym 16 kobiet. kobiet no. no. tak jakby to. Mówisz tak, zabito ileś ludzi? ludzi. Tak. Albo zginęło tam 100. A osób. powinno być tak, nie? Zginęło 80 mężczyzn i 16 kobiet. No, to tak jak podają informacje, że ty. Co, co zwyczajowo 10... jesteśmy w sytuacji, no, takiej, takiego, takiej daniny, którą tak. trzeba zapłacić. Tymczasem, no. Tutaj, moim zdaniem, jesteśmy w sytuacji pewnej niesprawiedliwości. Dlatego, że, jeżeli, już nie mówię o tej armii, ale jeżeli mężczyzna w Polsce żyje 8 lat krócej od kobiety i często nie dożywa emerytury, a płaci wyższe statki, a płaci dłużej stawki mhm. te, takie emerytalne, to raz, że on nie, nie korzysta z tej emerytury, nie ma się nawet czasami jak z tymi wnukami pobawić, bo nie zdąży, bo mhm. właśnie strzelił w kalendarz. A z drugiej strony, y, y, powinien być powin, równość powinna być na stażu. Pa, wszyscy pracujemy określone ileś lat tak. i nabieramy, a nie... Y, I tutaj przypomnę ostatnią naszą akcję stowarzyszeniową. Wprowadziliśmy do dyskusji taki oto temat. Jak to jest, że singielka, y, nieposiadająca tam dzieci, rodziny i tak dalej, Przechodzi szybciej na emeryturę i ma dzięki temu szybszy dostęp do jakiejś tam wolności niż wdowiec z dwójką dzieci. Prawda? Prawda? No to znowu kwestia rozłożenia tych akcentów, no bo jeżeli równość, no to właśnie przejrzyjmy całe te pokłady tych różnych takich drobiazgów niby, ale to nie są drobiazgi, bo 8 lat. 5 tysięcy facetów się zabija rocznie, i to jest, jeszcze raz przypomnę, 80% samobójstw Ponieważne. na 100 to są mężczyźni. To wymaga działania rządu. To, to coś trzeba z tym zrobić. Państwo sobie nie może pozwolić, żeby, no nie wiem, to w jednym roku 5 tysięcy, tak? No ale teraz weźmy 10 lat i co i, i się już robi z tego, nie? Hmm. Już takie miasto praktycznie, To tak się wydaje, więc dlatego biorąc pod uwagę, że tak jest mało narodzin w Polsce, że właściwie kurczymy się, no bo te wszystkie takie plus tam programy nie dały efektu, bo to inaczej biega. Ludzie muszą mieć przedszkola, jakąś infrastrukturę, jakieś perspektywy stabilności bytu i wtedy biorą Dokładnie. się za dzieci. A nie, że jest jakaś ideologia, która mówi, musisz mieć dzieci, a potem możesz żreć, nie wiem, podłogę z głodu, no? bo, 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 bo ale za to są dzieci. No trzeba, sam moment poczęcia to jest za mało. Trzeba stworzyć jakieś warunki. No więc mam nadzieję, że się to wszystko też zmieni. Więc sporo jest tych tematów, które, które wydaje się, że ujrzą światło dzienne. Właśnie na pierwszym kongresie mężczyzn. Mam wrażenie, że on się odbędzie w tym roku. Jeszcze na razie nie chcę powiedzieć konkretnych dat, bo to wszystko się, się dzieje. Co? Kontynuuję, kontynuuj. e... Nie chcę podawać jakichś dokładnych dat, ale mam nadzieję, że właśnie ten kongres się odbędzie. I zapraszamy na ten koncert różne środowiska mhm. po to, żeby każdy z tych męskich środowisk pokazało nam, czy zapłodniło nas swoimi roszczeniami, prawda? swoimi dążeniami. To może właśnie przedstawimy w formie jakiegoś takiego pakietu informacyjnego dla rządu, żeby na przykład była... Dofinansowana profilaktyka, na przykład badanie raka jądra, prostaty, powinny być badania refundowane przez państwo i my powinniśmy być zmuszani do badań. Tak, proszę państwa, zmuszani. Wierzę, że Pan może skorzystać. Kobiety no bo... mają po prostu łatwiej wchodzenie do lekarza, bo one co chwilę chodzą z różnymi swoimi sprawami. Za tym one bym powiedział, bardziej o siebie dbają. My w ramach męskich tam zachowań, jak nie padniemy, to nie ma co w ogóle o czym rozmawiać, bo co to takie, że tam nie mam palca czy nogi, robię do końca i, i, i dam radę, bo jestem dzielny. Tymczasem one, często się mówi, z drobiazgiem idą do lekarza, słusznie, żeby sprawdzić, czy to nie jest jakiś początek czegoś groźnego. A my już idziemy w ostatnim stadium. Kiedy Często już nas... za późno. Trochę za późno, więc dlatego mówię, przymusowe badania e, 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 prostaty i tych wszystkich męskich elementów. O, chyba ja... gdzieś słyszałem ostatnio, że państwo wydaje więcej, NFZ ogólnie wydaje więcej pieniędzy na to, żeby leczyć już takie bardzo zaawansowane. Ale, no, no, tak, ale jest oczywiście przecież... Niż gdybyśmy płacili na profilaktykę faktycznie. Ale jest o, to jest słuchajcie, prosta sprawa. To, że sobie tam facet chce zafundować raka. Można powiedzieć, okej, okay, niech sobie ma. No ale są jeszcze dzieci. On on, on, wyrwan, on jest wyrwą w rodzinie. On robi dziurę, on robi zniszczenie, bo żona zostaje sama, bo coś tam dziecko nie ma z kim pogadać, bo, bo jest niepotrzebną wyrwą. On niepotrzebnie idzie na cmentarz. Mm. I to są te koszty też trzeba wziąć pod uwagę, więc opłaca się utrzymywać tego faceta, żeby do końca kosił ten ogródek no, tak. w zdrowiu, prawda? Już tak mówiąc, <śmiech> <śmiech> znowu <śmiech> posługując się jakimś takim stereotypem. No, ale, ale właśnie choćby to. No i, i edukacja. A różne inne rzeczy, tam będziemy po malutku. Małymi, małymi krokami. Małymi no. krokami. Nie, no jest nadzieja. Ja myślę, że to, co, to, co robi stowarzyszenie, jest takim no, małym kamyczkiem, który może wywoła. Rolling Stone. Tak. Niewielką, niewielką chociaż lawinę od czasu do czasu, żeby hmm. poruszyć pewne tematy, żeby dlatego, w ogóle zauważyć. coś. Dlatego, chłopaki, nie wiem, gdzie to jest. Do tak? środka, może. No bo tu. O. Zapisujcie się do tego stowarzyszenia, bo tak. to nie o to chodzi, nas popieracie, bo my jesteśmy fajni, profesjonalni i tak dalej. Tak. Ale my musimy mieć poczucie siły, wsparcie. To jest właśnie to, co przecież przez te całe wieki, a teraz tą rozmowę przypominam: musimy być plemieniem, musimy się wspierać. Nie każdy ze swoim pilocikiem, tylko musi mieć poczucie sprawczości, czyli jak nas wesprzecie. A składką, a tym, że będziecie się z nami zgadzać, albo będziecie naszymi ambasadorami wśród tych rodzin, prawda, środowisk i innych. Poza tym, podpowiadamy różne rzeczy. Będziecie bardziej wyszczekani, jeśli chodzi o dążenie do własnych celów i tego, żeby było sprawiedliwie na tym świecie. Zapiszcie się do Stowarzyszenia na Rzecz Chłopców i Mężczyzn. No. W ramach ostatniej, już takiej. Tygry. Rzeczy, którą wymieniam na początku rozmowy. Mówiłem o tym, że mężczyzna powinien być wspierający, hmm. powinien być pom pomagierem w różnych rzeczach. No i właśnie dajemy przykład już w tym roku. Zrobiliśmy, słuchajcie, nie w tamtym roku, cholera, jak ten czas leci zrobiliśmy akcję, która się nazywa Męskie Wsparcie. Weźcie się tam gdzieś w męskie wsparcie. Akcja męskie wsparcie polega na tym, że ja poszedłem do e, przytuliska bratów Albertów. A, to, no zawoziliśmy no. rzeczy. No. I tak, po, tak, tak. Po, zapytałem się, co jest klientem tego przytuliska. On, ojciec tam, Jan czy, czy inny Gabriel, mówi: No, to są głównie faceci. E, już tam nie docierajmy, dlaczego bezdomność w Polsce to głównie mężczyzna. Wszędzie. Bezdomność. Tak. Więc jest problem społeczny, jest problem społeczny. Co to znaczy, że przechodzimy do porządku rzeczy? Że, że zwykle faceci to są po prostu ci, którzy śpią w rowach czy w kanałach. Tak. Co to jest? To jest niezgoda z naszej strony, powinna być. To musimy tym ludziom może wcześniej pomagać, nie, nie wtedy, kiedy już są tam w tym, w tym rowie czy tam jakiś innym, tam magistrali centralnego ogrzewania. Właśnie. Otóż okazało się, że w przytulisku jest najwięcej brak czego? Nie jakichś namiotów czy innych tam futer, prawda, czy norek, tylko maszynek do golenia, mydła, podkoszulków, czegoś takiego. No, bo, bo to są często ludzie też chorzy. Bielizna. Jak ktoś jest z problemami żołądkowymi, no to musi mieć coś na zmianę, prawda, bo czasami się trafi jakiś Wypadek, no więc generalnie y, zrobiliśmy zbiórkę. Ogłosiłem to właśnie na tym koncercie, na który Was zapraszam, do lekcji śpiewania. Y, takie ogłoszenie parafialne, i przyszło ponad 100 albo 150 takich worów, słuchajcie, uh -huh. różnych darów, właśnie złożonych z takich, y, dro, z tych drobiazgów, z tego co wiesz. Komuś nie. Nie pasował szampon, jakiś dezodorant, bo tam coś tak. niedobrany, to może być nawet połowę takiej buteleczki. To wcale nie musi być jakiś z metką. Przecież wiadomo, że nie zawsze musi... się przyda. Zawsze. Się... No tak, jak sobie ktoś ogoli twarz i potem ma jakieś ranki, to taki dezodorant, czy powiedzmy ten spirytus, który wetrze w twarz, to nie będzie miał rany. Więc to wszystko utwierdziło nas w tym, że no Bardzo nam dziękowali ci, ci bracia i poza tym no, myślę, że żeśmy się przydali i będziemy tę akcję powtarzać właśnie realizując taki jeden z tych punktów, które wymieniłem. Mamy obowiązki wobec tej planety. Jak chcemy być mężczyznami, to nie możemy być strusiami. Struś wystawia tyłek, głowa w piach i go nie interesuje tak i ma tego joysticka. I tam sobie gdzieś gra pod ziemią, prawda? Nie interesuje go świat. My musimy brać w życiu udział. Jak chcemy być poważnie traktowani, no to tylko tak. No i też musimy dawać dobry przykład dla naszych synów. No, Sztafeta. Tak jest. To wszystko na tym polega. Jakby nie nasz pradziadek, to byśmy czegoś tam i tak dalej. No. Także nie, no, to jest ważne, żebyśmy w ten sposób odbudowywali y, autorytet. Tak jest. Pięknie. My wszystkie rzeczy, które robisz, podlinkujemy oczywiście w opisie, polecimy przeczytanie raportu, który Michał stworzył, bo jest bardzo ciekawy i zachęcamy do tego, żeby zapoznać się właśnie z działalnością stowarzyszenia, żeby wesprzeć stowarzyszenie, żeby patrzeć na te akcje, które, które robicie, bo są fajne, ciekawe i, i pomagają innym. No. Także to jest najważniejsze. Walku, bardzo Ci dziękujemy, dziękujemy za czas, za rozmowę. Myślę, że było fajnie. No, chyba nuda będzie jak. Ja... Eee, słuchaj. Pa, paru Twoich znajomych na pewno posłucha. I no, naszych nie, też. nie sądzę. Ja bym sam bym tego nie słuchał. To było za długie, proszę Państwa, bardzo przepraszam. Ale to oni tutaj tak. No ja wiem, ty to byś chciał tak w pięć minut sprawę załatwić, a, a fajnie. No jak było każdy sobie facet, nie? O czym tu gadać? Nie? No, fajnie, a jakoś fajni jak nie mogłeś przestać gadać. No. <grym> tak, tak. Ciężko jest się wstrześć w zdanie. Po, potniemy na krótszą formę, żeby tak. była łatwiejsza Ty zostaniesz wersję pięciominutową. <grym> tak. Dzięki jeszcze raz, my Was, Damianie, zachęcamy. Dokładnie, tak. tak. Jeszcze tytułem, już jeżeli ktoś dotrwał w ogóle do końca, no to oczywiście bardzo prosimy o lajki, o komentarze. Możecie się wypowiedzieć na temat tego, co było tutaj poruszane. No i mamy też Patronite'a, więc możecie też nas wesprzeć. Tak Byłoby nam bardzo miło. Dziękujemy i do usłyszenia. Dzięki. Do usłyszenia.